serdecznie, Szymon Sprankiewicz, jestem się kłania. Taka prawda stuprocentowa, o której dzisiaj chcę Tobie powiedzieć, sprowadza się do takiego określenia, które usłyszałem, kiedy ktoś, mówiąc troszkę o sobie, ze swojej historii, swojego życia, użył takiego pojęcia, że miał w takim życiu pewien etap, w którym wyrażał się, jego sposób życia wyrażał się taką wrodzoną tęsknotą za głupotą, za tempotą, prawda? I tak się zastanowiłem, czy nie miałem również podobnych tego typu chwil. Czy przypadkiem, nie daj Boże, w tej chwili tego typu historie się nie dzieją ze mną? Czy ludzie wokół mnie czasami nie są na etapie właśnie wrodzonej tęsknoty za głupotą, za miernotą? No i troszkę odetchnąłem z ulgą, powiedzmy sobie, no wykonałem już jakąś tam pracę, wykonaliśmy razem zresztą, prawda? Ale nie zmienia to faktu, że trzeba być wyczulony, mieć ten dzwonek alarmowy włączony, czy przypadkiem nie wracasz na taką drogę wrodzonej tęsknoty za głupotą, za miernotą, za miałkością i no, zastanów się, czy nie jesteś na tej drodze. A druga rzecz jest taka, a może już trzecia nawet, abyś zerknął do tyłu, jak to ci się kilka razy w życiu zdarzyło, że pewnie takie elementy się zjawiały w twoim życiu, czyli tęsknota, taka wrodzona tęsknota za, przynajmniej takie wrażenie można, bo mogło to sprawiać, te nasze działania, które czasami wykonujemy, że mają takie znamiona wrodzonej tęsknoty za głupotą, miernotą, za taką miałkością, prawda? Więc prawda stuprocentowa jest taka, wrodzona tęsknota za głupotą się zdarza, owszem, ale coś z tym fantem trzeba zrobić. Jeśli masz tego świadomość, słuchasz tego dzisiaj, to pewnie gdzieś tam jesteś w stanie poukładać sobie to wszystko, aby to miało ręce i nogi. Życząc pięknego, cudownego dnia, przypominam, akademiawiem.pl, spolankiewicz.pl, oczywiście biogabinet.eu, jeśli chodzi o zdrowotnościowe rzeczy. Ja w tej chwili jestem nad jeziorem, tutaj naszym, w księstwie, cesarstwie, królestwie Lubasz, pensjonat Portus, gościnnie tutaj bardzo często pozwala nam, żebyśmy wspólnie spędzili z naszymi przyjaciółmi różne elementy szkoleniowe, edukacyjne, zabawowe, prawda, że nie wspomnę o ruskiej bani, którą tutaj uwielbiam, no i te parędziesiąt metrów do jeziora z tej ruskiej bani. Fantastycznie, to nie ma znaczenia, czy będzie minus 13, bo robiliśmy tutaj weekend z Akademią, wiem, słuchajcie, ruska bania i minus 13 i ludzie po szyję pod lodem, w wodzie również bywali, także fantastyczne rzeczy się dzieją. No oczywiście to w ramach Akademii, wiem, to nie tylko takie rewelacyjne cudeńka się zdarzają. Zatem prawda stuprocentowa. Pamiętasz, o jakiej mówiłem, aby nie załapać się na tą wrodzoną głupotę, wrodzoną tęsknotę za głupotą, za miernotą. Życząc pięknego, cudownego dnia. Oczywiście do zobaczenia gdzie? Na plażach świata. Zasubskrybuj nasz kanał, słuchaj, bo warto i opłaci się. Zerknij na nasze strony. Mam nadzieję, że spotkają się nasze drogi gdzieś po drodze, bo skoro tego słuchasz, to pewnie nie bez powodu. I jest nam może pisane, żebyśmy coś fajnego, dużego wspólnie zrobili. Jeśli w jakiś sposób udało mi się chociażby wywołać uśmiech na twarzy albo jakąś taką chwilę refleksji, to ja już jestem zwycięzcą i ty również. Zatem do boju. Trzymaj się, jak mówi moja teściowa. Do zobaczenia na plaży.